Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale serii KOBIWW2 II Wojna Światowa w wyobraźni młodego Polaka. Jest to taki dzisiejszy krótki odcinek, specjalny taki odcinek. No kolejny z serii Powstanie Warszawskie, dlatego że te kolejne dni sierpnia, a później września będą się przewijać. No i z każdym dniem coś podczas powstania się działo. Tak, dzisiaj mamy 11 sierpnia. Tak się składa, że właśnie z nocy z 11 na 12 sierpnia z Reduty Wawelskiej na Ochocie powstańcy wycofali się kanałami. Chyba po raz pierwszy, ale nie jestem jeszcze pewien. Jak ktoś to mnie poprawcie w komentarzach. No i dzisiaj zademonstruję Wam kanały, które znajdują się pod tą makietą, którą pokazywałem Wam w ostatnim filmiku. Jest dzisiaj ze mną również Jasiu. Cześć! No i razem z nim pokażę Wam dzisiaj te kanały, więc zacznijmy. Jak już wspominałem w tamtejszym filmiku w kanałach, no zginęło dość wiele osób, dlatego że no Niemcy utrudniali przechodzenie kanałami, podnosili stan wody, blokowali niektóre wejścia, wrzucali granaty, również termit, taką substancję, która w połączeniu z wodą wytwarzała bardzo trujący gaz. Ale kanały to był główny szlak komunikacyjny podczas Powstania Warszawskiego. No i dzisiaj właśnie są takie kanały pod makietą, tą ostatnią. No widzimy oczywiście brudną wodę powstańców, którzy się przedzierają przez tą maszę, można powiedzieć, taką. No woda sięga im do pasa. Często tak robiłem, że jeżeli na przykład ktoś pływał w wodzie albo przechodził przez dość głęboką, no to po prostu odpina się mu nóżki. No i tak kładzie się go na klocki. No i to wygląda, myślę, że fajnie. No po prostu wydaje się, jakby był do pasa zanurzony w wodzie ten powstaniec. Jak już wspominałem, dużo osób zginęło w kanałach. I tutaj możemy zauważyć jakiegoś trupa, który unosi się na wodzie. No i dalej powstańców, którzy przechodzą kanałami. Naprawdę to trzeba było być naprawdę niesamowitym. Trzeba było mieć niesamowitą odporność, no bo przechodzić przez tę maź, przez tę naprawdę okropną taką. Ach, aż mi się niedobrze robi. Jeszcze w tym smrodzie przechodzić. No i czasami niektórzy spędzali przecież w tych kanałach całe godziny, no więc to musiało być naprawdę okropne. No tak ogólnie prezentują się kanały. Wejście jest tam na górze. Tutaj właśnie widzimy ten właz. No i pod ulicą powstańcy przedzierają się kanałami. No teraz myślę, że przejdę jeszcze do takiego pokazu figurek. Na przykład pokażę Wam żołnierza z miotaczem płomieni. No mi się bardzo podoba. Myślę, że Wam też powinien się spodobać. No i tutaj widzimy żołnierza z Rony, ubranego w strój SS-mana. No z miotaczem ognia. No tak chciałem bardzo, żeby wyszedł jak najlepiej. No i Jasiu, jak Ci się podoba ten żołnierz? Myślę, że ten żołnierz podoba mi się fajnie. Myślę, że on to zamontował, te drzwi. Nie, dobrze. Dziękuję, Jasiu, za wywiad. Jasiu po prostu powinien być komentatorem i opisywać wszystko naokoło, bo idzie mu to świetnie. Ale dobrze, przejdźmy już
na tego żołnierza. Ma on założone butle z paliwem i z tymi wszystkimi substancjami, dzięki którymi no, mógł wyszczeliwać ten strumień ognia. No, ta butla jest oczywiście ze stawów Lego od strażaków. No, fajnie się ona prezentuje na jego plecach, tylko mogłaby być troszkę innego koloru. Tak jeszcze wygląda z tyłu. No i tutaj podpiąłem tą linkę, żeby było widać ten jakby no, połączenie butli z tym paliwem, z tym wszystkim, no z tym jakby, tak powiedzieć, pistoletem, który wystrzeliwał ten strumień ognia. Plastelinę, no dlatego, że nie mogłem znaleźć innego wyjścia, żeby jakoś to podpiąć. No ale myślę, że i tak to fajnie wygląda. No, jeżeli wam się on spodoba, to możecie napisać w komentarzach, czy się wam on podoba. Albo co można jeszcze w nim poprawić. Ale mi się wydaje, że naprawdę jest świetny. Tu wam też demonstruję ten strumień ognia. No, próbowałem go połączyć bez pomocy jakiejś, no, na przykład plasteliny, no ale nie dało się, bo cały czas się rozlatywał. No więc oczywiście jak tu widzicie takie ciemne, tu jest plastelina. Tu też jest plastelina, tylko nie widać. Ale i tak fajne wrażenie na mnie robi no, ten strumień. No tak się, tak się prezentuje jeszcze ten żołnierz bez ognia. No i myślę, że to będzie na tyle. Oczywiście dodałem mu twarz, która była w zestawie z żołnierzem amerykańskim. O kurde, wywrócił się. Pijany. Zapewne jak każdy żołnierz z Rony. No z takimi fajnymi okularkami. Chociaż oni mieli raczej takie maski, żeby po prostu ten ogień nie podrażniał, można powiedzieć, tak ich twarzy. W sumie nie wiem, nie znam się jeszcze tak za bardzo na tym. No, teraz myślę, że się z wami pożegnam. Jeżeli odcinek się wam spodobał, postawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Mówię jak, trochę jak żebrak. No ale myślę, że to już koniec tego odcinka. Zachęcam was również do komentowania. Teraz żegna się z wami pijany Zenek. No i ja, Jasiu. Do zobaczenia. Cześć! Cześć.